Hej, hej, hej kochani, witam Was serdecznie. Koziołki w odczycie na wrzesień 2023 dla Was. Sprawdzimy sobie motyw przewodni miesiąca, temat dominujący, energię prowadzącą we wrześniu. A teraz tak usłyszałam nauka w stolicy: nauka się przyda, nauka w stolicy. Widzę takie poddasze, jakby w jakimś hotelu. Ktoś tam mieszka. Nie wiem, czy coś wynajmuje, coś takiego zobaczyłam. I teraz jeszcze, no dokładnie, widzę jak ktoś siedzi na sali wykładowej. Siedzi, pobiera naukę. Nie naucza, tylko naukę pobiera. Stolica Warszawa, tak usłyszałam. Nie wiem czemu, koziołki są różne i nie wszystkie z Warszawy. Dobrze. Temat przewodni miesiąca, nie chcę brnąć wizji, bo nie zakończę tego czytania. Temat dominujący we wrześniu dla koziołków to jest pasjonująca praca i sprawy serca, bo tutaj mamy energię, która mówi o tym, że robię to, co kocham, albo przynajmniej próbuję. I tematem dominującym jest temat miłości, tworzenia związków, romansów flirtów również w miejscu pracy bądź po prostu wykonywania pasjonującej pracy tego co mnie nakręca, pobudza, podnieca bo praca też może być podniecająca tak bardzo się ją kocha i lubi też mamy tutaj taką pracę charytatywną to jest często sygnifikator organizacji typu Polski Czerwony Krzyż bądź czegoś takiego co ma lo w logo serca. Energia, która mówi o takim właśnie o pasji i namiętności. No i teraz pytanie, jak ta energia się przekuje w konkretnie? pasja i namiętność. Co z tego będzie? Czyli najbardziej prawdopodobna manifestacja energetyki serca, tego pola serca i czakry serca we wrześniu 2023 jak ta energia się zamanifestuje najprawdopodobniej dla koziołka. Wiedziałabym w sposób kluczowy. Tu mamy albo więzi na całe życie, albo po prostu takie energie związane z pasjami i namiętnościami, które mówią tak: wszystko to, co wcześniej powiedziałaś, jest prawdą, bo klucz jest jakby takim przyklepaniem. 33, czyli numerologicznie, to jest energia Chrystusowa, czyli energia takiego bezinteresownego wsparcia, miłości, dawania siebie innym. Zwrotnie oczywiście przyjmowania. Tu się tworzy, tu mamy kluczowe jakieś takie związki z ludźmi. Kluczowe to znaczy, że one nas bardzo mocno przemieniają, zmieniają naszą świadomość, powodują, że zwyczajnie jesteśmy tutaj niemalże pewni, że mamy do czynienia z takimi osobami i relacjami. Które są przeznaczeniowe, bo generalnie to jest energia bardzo związana z duchowością. To jest ktoś kluczowy, tutaj masz ważną osobę na swojej drodze. Ta osoba będzie miała wpływ, ona jest powiązana z życiem duchowym, może być bratnią duszą Twoją, a przynajmniej jest taką osobą o bardzo głębokich przemyśleniach. Ona potrafi patrzeć z różnych perspektyw i z tą osobą tutaj wchodzisz w jakiś kontakt, Dostajesz jakąś kluczową informację, coś kluczowego odkrywasz. Ta energia bardzo uwalnia się od głosu ego. Ona daje takie, takie przewodnictwo z wyższym ja, tak? ze źródłem. I generalnie jest to powiedziane, że wrzesień dla ciebie powinien być dobrym miesiącem. Dlaczego? Bo jakąkolwiek ścieżkę wybierzesz, jest poprawna. Czyli nie będzie się tu do czego przyczepić. Generalnie warto tutaj coś zaryzykować, bo masz tę moc, kreujesz swój własny świat. Tu esencją tej namiętności jakiejś i pasji jest prawo Twojej wolnej woli, bo klucz mówi tak: Masz i władzę, i odpowiedzialność. Możesz decydować, masz wolną wolę, więc zrób tak, by te twoje ambicje, twoje cele, te twoje namiętności były właściwie poprowadzane. Ten los daje ci, ci klucz, prawda? Do uświadomienia sobie absolutnej synchroniczności w życiu, bo to jest absolutna synchroniczność. Że to nie są jakieś zbiegi okoliczności, tylko jest to element przeznaczenia. I to rzeczywiście jest takie wsparcie, wzmocnienie więź bratnich dusz albo po prostu odkryjesz taki swój klucz do sukcesu. A co jest kluczem do sukcesu? Pasja, czego byś się nie tknął, co byś nie robił, pasja. Czy tutaj y, otworzysz tym kluczem czyjeś serce? Nie wykluczam tego. To otwieranie serca pokazane jest w takiej więzi duchowej, więzi przeznaczeniowej. Hmm, także jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że przyjdzie właśnie jakaś tak, taki rodzaj olśnienia. W związku z tym, że w jednej i w drugiej energii też mamy organizacje charytatywne, pomoc i wsparcie, w jednej i w drugiej, co ciekawe, karcie to tutaj też będzie można zadziałać na tym poziomie. W każdym razie jest taki potencjał czasu i przestrzeni właśnie we wrześniu y, dla Was. No dobrze, zobaczymy teraz, y, Koziołku, Twoją energetykę. Z czym do ludu, tak? Jak Twój wizerunek, jak się pokazujesz, kim jesteś w tym miesiącu, Twoja energia, Koziołku. Odwróconego Pazia, paziu, paziu, pazia w pa, Paziulka. No czemu? Łaj, patrzcie mu, czemu tak? Dlaczego? Brak zdecydowania, tak jakby, jakby się Koziołek nie mógł zdecydować, jakby nie był pewien, właśnie, że to pole serca i pasji jest, jest dla niego. Może tutaj się oglądasz za bardzo na innych, może tutaj próbujesz um, grać na czas. Nie wiem, czy to dobre, czy nie, nie mnie oceniać, ale widzę taką grę na czas, taką zwłokę właściwie w ważnych kwestiach. Może być tak, że zabraknie wytrwałości, a czasami jest to sygnifikacja po prostu spadku sił witalnych, że, że tu się po prostu choruje. Ta fizyczność nie jest y, y, taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc, owszem, y, przestrzeń tak czy siak się tutaj y, otwiera tego pola serca, co do tego tu nie ma wątpliwości, natomiast czasami właśnie wzrost naszej świadomości idzie w parze z nieczasami najczęściej zresztą. Idzie w parze ze spadkiem sił witalnych, fizycznych sił, tak? To przejście, ta zmiana wibracji powoduje, że my się czujemy gorzej. Jakbyśmy się dostrajali, i to może być efektem właśnie dostrojenia do energii, no po prostu miłości, i tyle. Mówię o tej takiej bezwarunkowej. I, i to może być właśnie powód i przyczyna nie? jakiejś choroby, jakiegoś takiego spadku, spadku tych sił witalnych, odporności na przykład. Więc zadbajcie tutaj o swoją odporność, bo to będzie bardzo ważne. Oczywiście to może być kalka, nakładka też waszego jakiegoś problematycznego dziecka, która jest w takim konflikcie z waszą naturą czy energią w tym miesiącu i może coś spowalniać. Czyli działania nie muszą koniecznie iść tak, jakbyście tego chcieli, bo tutaj mogą być jakieś właśnie Opóźnienia i komplikacje. Koziorożec tu poszukuje własnej drogi. Koziorożec ma tu taką energię chęci do działania. Tyle tylko, że właśnie są tu jakieś opóźnienia, jakieś niepowodzenia, jeżeli chodzi o nadanie temu priorytetu, temu, czego byście najbardziej chcieli. Bo tu sobie nie bardzo radzimy z tym zadaniem, z tym zadaniem serca, z tym, z tym, z tym, z tym kluczem, z, tym, z tą być może zupełnie nową energią przeznaczeniową, tak? Potrzeb, potrzeba więcej wiedzy, potrzeba więcej doświadczenia, po, potrzeba po prostu zdrowia. Może trzeba się doszkolić, może podciągnąć w jakiejś dziedzinie. I właśnie dlatego w wizji zobaczyłam po prostu studenta, studenta, który musi się jeszcze sporo nauczyć. Ja usłyszałam nauka w Warszawie, ale no nie wiem, to, to może być zwykła metafora na, na duże miasto, na stołeczność, gdziekolwiek, tak? Podciągnięcie się w jakiejś dziedzinie, by odnieść sukces i coś takiego tłumacie. Może przyjść ta świadomość po prostu, nie? I na pewno trzeba będzie powalczyć z jakimiś nierealnymi oczekiwaniami, bo jakaś część oczekiwań, które by dotyczyły nowych widoków, na przykład na pracę, na nowy zawód. Wymaga ta energia pewnych jeszcze przewartościowań. Dobrze, patrzmy dalej. Co z otoczenia płynie do koziołka wrzesień 2023? Otoczenie, wpływy, ludzie, z czym przychodzą, czego od Was chcą we wrześniu. Albo się zabawić Waszym kosztem i z Waszym udziałem. Są tu nadużycia, nadużycia. To jest energia, która mówi, że niewłaściwie coś się wykorzystuje. To są ludzie, którzy niewłaściwie wykorzystują swoją energię. Ze strony otoczenia tu mamy jakąś zazdrość, mamy często jakieś trójkąty, jakieś takie fatalne zauroczenia. Często ktoś jest w związku i niszczy ten swój stały związek przygodnym romansem, szuka okazji, szuka czegoś takiego, właśnie by znaleźć w, czy, w czyichś ramionach namiastkę szczęścia, jakieś takie uciechy. Więc y, myślę, że ta energia, która została pokazana na początku, owszem, ona tutaj y, może wiele drzwi otworzyć, ale klucz też wiele drzwi zamyka. Może w ogóle to jest warunek do szczęścia, że żeby otworzyć te drzwi serca, trzeba być może najpierw zamknąć jakieś drzwi do romansu, bądź energii, która niewłaściwie się z Wami obchodzi. I we wrześniu będzie ta energia pobrzmiewać, bo tu niewłaściwie ktoś Was traktuje. Niewłaściwie to znaczy, że jest ta próba czegoś wymuszenia bądź wykorzystania. No bo taka jest trójka kielichów odwroczy. Ja o niej niewiele dobrego mogę powiedzieć. Może tylko to, że możemy stać się dzięki tej energii yy, silniejsi, ale tu jest coś takiego przewartościującego. Relacje, które utraciły swój blask, Tutaj czasami jest taka, takie ostrzeżenie, żeby właśnie bezkrytycznie za kimś nie, nie podążać, że lepiej właśnie pobyć samemu, żeby ta przestrzeń się od początku do końca otworzyła poprzez pewne też i zamknięcia. Przy okazji, to jest taka energetyka, która tutaj mówi, że. Że tu może być też o jedną osobę za dużo, nie? żeby też nie chwytać kilka srok za ogon. W Twoim otoczeniu są takie osoby, które właśnie chwytają kilka srok za ogon, mają nie wiem taką nadzieję, że, że to się będzie udawało, ale to jest jakieś takie odrzucenie w sumie, rozczarowanie, tak jakbyś ty albo to otoczenie nie chciało przyjąć. Albo właśnie przychodzi ta świadomość, że już nie warto, że relacja z kimś albo też z jakąś grupą ludzi cię wyczerpuje, pochłania twój czas. A to ci nie przynosi satysfakcji, nie? Bo mamy tutaj taką energię właśnie nieumiarkowania, pewnego nadużycia. Różnie, tu może być za dużo właśnie tańców hulanek z fawoli, a równie dobrze. Możesz odczuwać takie zmęczenie, które jest spowodowane być może natłokiem spotkań z innymi i potrzebujesz właśnie trochę czasu dla siebie. To jest tęsknota po Twojej stronie za taką prawdziwą przyjaźnią, za prawdziwą miłością, za taką prawdziwą przynależnością do wspólnoty. Coś takiego tutaj jest i cały czas masz na to szansę, bo masz przestrzeń czegoś pięknego i bezwarunkowego. Tymczasem widać, że energia będzie tutaj yy, mało satysfakcjonująca, jeśli chodzi o relacje twoje z innymi ludźmi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że przychodzi takie zrozumienie, że musisz wydorośleć, że towarzystwo pewnych ludzi yy, przestaje ci odpowiadać. Oni nadal tkwią w tym samym miejscu, ty już nie chcesz być w tym samym miejscu, chcesz iść dalej, chcesz iść gdzieś indziej. Ale tu nic z nieba nie spada. Tak samo ta miłość, te piękne otwarcia, ten cud przemienienia, tak bym powiedziała, to nie spada z nieba we wrześniu. Nie, nie, to jest przestrzeń, która się dla ciebie łaskawie otwiera, ale tu nic z nieba nie spada. Tu nic z nieba nie spada, tu się trzeba mocno na, napracować. I znaleźć trochę czasu dla siebie, tylko dla siebie, po to, żeby później właśnie wejść w jakąś taką prawdziwą przynależność, a nie tylko coś, co udaje tę przynależność. Jakaś grupa ludzi, tutaj taka klika trzymająca władzę, też może dać ci po prostu tu w kość. Wyzwanie miesiąca. Wyzwanie września, wrzesień 2023 dla Koziołków, wyzwanie miesiąca. No, właśnie uzależnienia i manipulacje widzisz, z tym się mierzysz, z odwróconym diabłem, z podejrzanymi moralnie zachowaniami i ludźmi. I jak no, odpowiesz na to wyzwanie najprawdopodobniej? Bo zobacz, taka piękna przestrzeń cię tu wzywa. No, bardzo ładnie odpowiesz i to jest szansa dla ciebie. Szansa dla ciebie. Dużym wyzwaniem jest tutaj yy, może jakiś problem też, który tu jest zarysowany w tym odwróconym diable. Agresji, złości. Że nie chcesz być już więźniem jakiegoś uzależnienia, nie chcesz być nadużywany, a widać, że tu Cię ktoś nadużywa w tej odwróconej trójce. Masz dość, nie? Tej polityki yy, pogardy dla człowieka. Bo to jest takie bardzo wątpliwe. I podejrzane. Co wybierzesz? Wybierzesz właśnie tę miłość, wybierzesz pasję, wybierzesz, wybierzesz namiętność, wybierzesz być może też takiego partnera, człowieka szczerego, uczciwego. Czyli w obliczu tutaj jakiejś takiej nadużyć zachowasz się tu godnie, zachowasz się honorowo. Może w ogóle wyzwaniem jest y, poszukiwanie sobie nowej przestrzeni, na przykład zawodowej, prawda? To wtedy jest powiedziane, żeby iść w nowe, podpisywać z kimś nowe umowy, wchodzić w przestrzenie takie szczere, uczciwe i lojalne. I myślę, że to zrobisz, bo jesteś tutaj w energii mm, zwrotnej, poprawiania relacji, podpisywania umów. I to jest energia bardzo różniąca się od tego odwróconego diabła. Jest, to, to nie jest inwazyjne. To jest takie też w tej konfrontacji jedna i druga strona czerpie porówno, nie? Myślę, że tutaj jest to takie dorastanie, taka energia, która nie chce przyjmować do siebie manipulacji ze strony innych ludzi. Bo liczy się partnerstwo, liczy się prawdziwe współdziałanie, to wybierzesz, to wybierzesz. Może komuś zaproponujesz współpracę, tego bym nie wykluczyła, może na płaszczyźnie artystycznej bądź innej, bo generalnie tutaj jest taka energia, która odzwierciedla pewną taką partnerską spółkę, tak bym mogła powiedzieć, która przyniesie korzyści obydwu stronom. I jest ta satysfakcja, bo nawzajem tutaj jesteście dla siebie jakąś inspiracją, czego nie ma w Twoim otoczeniu, i wyzwanie też powiedziałabym jest takie, powiedziałabym na ostrzu noża coś tutaj może, może się zamanifestować. Mam wrażenie, że zwycięża w tym wszystkim miłość, po prostu jakaś bezwarunkowość. Jakieś pojednanie, jakaś energia, która wiele odpuszcza też i wybacza, że te energie zwyciężają. Odpowiedzią na nienawiść jest miłość, tak bym powiedziała. Przychodzi do ciebie nienawiść, ty odpowiadasz miłością. Tak bardzo po chrześcijańsku, ale też pokusom jakimś nie ulegasz. Myślę, że tego nie przyjmiesz. Nie przyjmiesz. Nie zdecydujesz się na co. Żeby być może zaspokajać własne potrzeby kosztem innych, bo może ci ten diabeł tak próbować wyświadczyć taką niedźwiedzią przysługę a właściwie diabelską i przykuć cię tym łańcuchem, nie? Jakie tu jest wyzwanie, już tak reasumując, wyjść z impasu. Widać, że masz ograniczone pole działania, ale zdajesz sobie sprawę, że nie ma cudownych rozwiązań, i właśnie dlatego, skoro nie obejdzie się bez ciężkiej pracy, i mm, również tej duchowej, nie tylko fizycznej, to nie chcesz być na czyichś usługach. Nie chcesz też pędzić ślepo tutaj za jakimiś pieniędzmi. Nie chcesz być niewolnikiem czegoś niegodnego, czegoś skorumpowanego. Więc tutaj wybierasz po prostu to, co jest prawdziwe, to, co jest szczere. Próbujesz właśnie wyjść z tego impasu. Myślę, że wygenerujesz energię tych dwóch kielichów, czyli wygenerujesz energię. Która bardzo pasuje tu do tego serca i klucza? Partnerstwa, współdziałania, optymizmu. Część tutaj koziorożców może mieć w ogóle taką sytuację nieco dziwną, że jeszcze się tu może dobijać ktoś z przeszłości i kusić w diable. A tymczasem y, koziorożec powie: y, Nie. Ty już nie jesteś dla mnie ważny, czy ważna. Ja wchodzę w nowy związek. Może małżeński, może jakiś inny. Bo mam tutaj nowego partnera, wspólnika, tak? A z tobą, diable, już nic mnie nie łączy. Oczywiście to wiecie, to jest takie yy, uproszczenie. Tu mamy czytanie ogólne. To, co dobre, najlepsze w tym miesiącu dla Koziorożca, wrzesień 2023, co dobrego do Was przyjdzie. Odwrócona siódemka buław. Może yy, się nie poddacie, Może tutaj walczycie o siebie. Yy, mam wrażenie, że nie dacie się sprowokować. Ale w ogóle uważajcie, bo będą takie prowokacje ze strony tego diabła i tutaj odwrócona trójka kielichów, będzie tutaj jakaś prowokacja. I myślę, że, że Wy się nie dacie sprowokować. W każdym razie jest przestroga też, żebyście się nie dali sprowokować, uwikłać w jakieś konflikty takie grupowe, tak? Bo tu ktoś pokazany w tym odwróconym diable, a to może być też w wyzwaniu, możecie być Wy sami, bo tu przecież jest sygnifikator sy koziorożca. Bądź jakiś inny koziorożec, bo tu mogą mieć dwa po prostu. Może ktoś tu mmm, prowokuje, jest takim prowodyrem, ma taką potrzebę napięcia wciąż, ta adrenalinka musi być podniesiona. Tam, gdzie macie do czynienia z manipulacją, to grajcie na czas. Niech ta, grajcie na zwłokę, dlatego że tutaj nie wolno się na coś zdecydować. Nie wchodzić w jakieś szemrany interesy i jakieś takie dziwne propozycje, które tutaj mogą się pojawić. Macie wybrać rzeczywiście szczerość, lojalność, miłość, wszystko ma być tu takie czyste, nie? No, i ta siódemka była w odwrocie to właśnie mówi, że prawdopodobnie nie dacie się złapać na haczyk. Temu diabłowi. I miejmy nadzieję, że tak będzie. I mm, warto po prostu mieć taką świadomość we wrześniu, że no, zwyczajnie są ludzie, którzy Wam zazdroszczą, nie wszyscy Wam dobrze życzą. I tyle. I, i tutaj mm, Wy najprawdopodobniej mm, będziecie mm, już w tej energii zmian, bo tu są nowe umowy. Nowe propozycje, tu jest ta przestrzeń serca, tu szukamy nowego kierunku, po to, żeby na nowo rozniecić taki entuzjazm do pracy. Jeśli chodzi o związki, to też jakiś ten związek, powiedzmy, pierwotny, on tutaj traci blask, a, a coś innego tu wchodzi w to miejsce. Także na pewno nie będziecie tu inwestować w sytuację, która was wymęczyła, i to jest dobre. Wiecie dlaczego? Bo walka była nierówna, no bo z diabłem nigdy nie ma równej walki. W związku z tym, wy nie będziecie tracić swojej energii, nie będziecie dalej wyrzucać pieniędzy, nie będziecie yy, inwestować yy, yy, w człowieka, który was zawiódł bądź oszukał. Szukacie nowego kierunku, szukacie entuzjazmu, szukacie tej pasji. I to jest bardzo, bardzo dobre, bo wiecie, że tu zaklinanie rzeczywistości nic nie da, tylko praca nie popłaca. Dobra, mm, sprawdźmy dalej, czyli Wasze nadzieje i obawy koziołki we wrześniu 2023, nadzieje i obawy we wrześniu raczej obawa, że, będziecie, że zostaniecie z czymś sami, że tutaj nie ma wsparcia ze strony tej kobiety, że jakaś królowa była w odwrocie, to jest kobieta zaborcza, boicie się jej, mo może być z ognia, być nie musi. Jakaś kobieta zazdrosna, mściwa, która kontroluje, jest jakaś obawa przed nią, bo raczej nie nadzieja. No chyba, że wy sami macie nadzieję, że dacie tu komuś popalić, tak, ale nie sądzę, bo wy odpowiadacie na nienawiść miłością koziołki. Obawa związana z tą miściwością, z tą kontrolą, również może ona pochodzić z urzędu, niekoniecznie tu musi być akurat persona, bo królowa to często taka jest energia też hierarchiczna, urzędowa. Obawa związana z tą kobietą, że ta kobieta. To może być kobieta sukcesu, nawet jakaś taka mocna, silna, ale to jest królowa dramatów. Możecie się obawiać tej królowej dramatów. Królowa była w odwrocie to jest czasami nasza matka, to, to jest czasami nasza starsza siostra. Osoba, która jest tu pokazana jako ktoś zazdrosny, wyrachowany, to może być teściowa. Ktokolwiek, nie w biznesie i w miłości, jest powiedziane, lepiej jej nie podpaść, bo ta królowa dramatów to ona. Ona lubi walczyć o wpływy, walczyć o wpływy, nie? Mężczyzna tutaj, koziorożec, może mieć obawy z nią związane, że ona będzie jakiś odwet tutaj prowadziła. Ta jest gorsza od mieczowej, to jest najgorsza z królowych, jeżeli się odwraca, bo ona w jakiś sposób jest wpływowa, ale kieruje się emocjami, czyli jest nieprofesjonalna czyli oczekuje szacunku, całkowitego oddania, ale pytanie, czy ona na to zasługuje? Chyba nie. Może też wydawać firmowe pieniądze, nie swoje pieniądze, więc tu obawa tego typu się pokazuje, może też w, w, w kategoriach przestrogi, bo zwykle te odwrócone chcą nas przed czymś przestrzec. No dobrze, moi drodzy, przyczyna zdarzeń miesiąca tego, co się wydarzy we wrześniu 2023, przyczyna Nowy początek, inicjatywa, znowu wykłady, czyli mówię, ta uczelnia w Warszawie, to chyba nie bez powodu mi tak e, się wizji pokazała. Nauka, nauka, bo mag właśnie naucza. Tu jest początek, nowe możliwości, mamy lidera, który mówi, przychodzi czas działania. Jedyne, czego ci potrzeba, to więcej odwagi, asertywności, siły woli. Może tego brakować, bo paść była w odwrocie jeszcze do końca nie jest zdecydowany na jakąś nową drogę, coś opóźnia, nie. Może pewne rzeczy je opóźniać trzeba, aby wyjść z manipulacji, ale z drugiej strony yy, będzie tu jakieś podjęcie ryzyka, bo mag sporo ryzykuje. On się tutaj komunikuje z ludźmi, on coś wygłasza, naucza, yy, idzie w kierunku wiedzy i informacji i to jest właśnie w przyczynie, czyli zdobywanie jakiejś wiedzy bądź jej przekazywanie. W przyczynie może być y, też energia bezpośrednio z komunikacją y, taką y, y, typu publikacyjną powiązania, bo, powiązana, bo Mac często pisze jakieś prace naukowe, książki, prowadzi wykłady, y, zdarza się, więc y, może to być właśnie w przyczynie, że ja tutaj mam y, możliwość nowego startu, Mam możliwość nowego startu. I czy Mag robi to właśnie z pasją? Oczywiście, że tak. Z wielką pasją, bo ma potrzebę dużej niezależności. On nie chce być tym pazikiem, w dodatku odwróconym, takim niezdecydowanym, schorowanym, gdzie ciągle ktoś mu przeszkadza, ją sam sobie też nakłada taki. Kaganiec i nie mówi, nie? A tu mówić trzeba artykułować i artykuły też pisać. Yy, oczywiście znaczenie maga jest yy, bardzo pojemne. Chodzi o to, że ta wiara w siebie tu jest tak de facto jak magia więc, jeżeli tutaj w siebie uwierzymy, możemy wyczarować to, co chcemy. I to jest właśnie w przyczynie taka wiara, żeby sięgnąć po coś, co przyciągnie i wygeneruje bogactwo, ale nie tylko materialne, w ogóle takie, że uda się zapanować nad swoim życiem. Tu może być związek jakichś dwóch uduchowionych osób. Pokazany jest po raz kolejny że możecie tutaj spotkać w tym miesiącu kogoś niezwykle inspirującego niezwykle inspirującego. Więc nie zmarnujcie tej energii, bo to może być kluczowa dla was informacja i znajomość. Tak, To jest osoba, która nie znosi manipulacji co ciekawe, więc właśnie to rozprawienie się też z jakąś manipulacją też może być w przyczynie zdarzeń miesiąca. Z czym koziołki wychodzicie? Poproszę. Czyli jak miesiąc kończycie? W jakiej energii wychodzicie z września? Wychodzicie z września, proszę bardzo. Już mamy parę, która nie jest zgrana ze sobą, bo tu mamy rozdzielenie. Co ciekawe, tu mi tym diabłem i siarką tak pachnie. Ta królowa buław, której się obawiacie, z tym odwróconym królem buław, nie za bardzo. Znowu mamy taką energię despotyczno-cyniczną. Najpierw w pierwszej odsłonie była kobieta, teraz mężczyzna, niezwykle krytyczny. No może rzeczywiście właśnie z taką organizacją, bo tu może macie takich przełożonych, boicie się przełożonej, a na wyjściu mamy niefajnego przełożonego z kolei. Tak jakby jedna i druga energia to była taka klika, właśnie grupa trzymająca władzy, która niestety coś tutaj wyczynia nie po Waszej myśli, także te obawy no mogą okazać się uzasadnione. No, odwrócona trójka kielichów w końcu, nie? Jest w otoczeniu, nadużywa Was. Król była w odwrocie, na wyjściu to jest taki zimny drwa, drań. Drwal <laughs> może też, no, ma kawał drewna. On no, w ogóle jest taki drewniany. Król była w odwrocie, to jest właśnie taki zazdrośnik, cynik. Może konkretnie ten mężczyzna, jakiś przełożony, bądź inny starszy człowiek, on tutaj, y, który reprezentuje władzę de facto i niby jakiś autorytet, mówię niby, bo on nie do końca nim jest, to on tak tutaj y, wam może chcieć jakoś może zaszkodzić, a, a jeśli nie, to przynajmniej y, krytycznie jakoś ocenić, nie? Bo tu nie mamy wsparcia ze strony tego y, człowieka. Ten zimny drań, on tu po prostu. Y, y, też pokazuje i przestrzega przed y, tymi trójkątami. Y, to chyba dla kobiet bardziej, żebyście się z nim nie kontaktowały więcej już, bo on po prostu ma żonę, on już z kimś jest. On nie może się kontaktować albo nie będzie mógł ci pomóc. Czasami to nie, nie ma aż takich złych intencji, bywa, że on nawet chce, ale ma zobowiązania wobec kogoś innego. Więc zawali tutaj sprawę. Raczej bym z tą osobą nie wiązała planów na przyszłość. No z nim tu nie warto, bo zawsze dostajemy mniej niż oczekujemy. Projekt, nad którym pracujesz jest powiedziane. Też się przedłoży. Tu jest coś w powijakach, tu są te przeszkody. Tu wprawdzie coś możesz nowego podpisać. Jesteś w energii Sprawczości, tu się otwiera przestrzeń kreacji, tu się otwiera przestrzeń kreacji, ale i tak trzeba na coś poczekać, bo wychodzisz z września w takiej energii, która świadczy o tym, że to nad czym pracujesz, zajmie ci no, dłużej nie? niż planowałeś. Czyli trzeba będzie jeszcze włożyć więcej wysiłku, że te najbardziej twórcze aspekty Twojego przedsięwzięcia muszą podrosnąć. Albo poprzez odrzucenie przez kadrę wyższą, kadrę wyższego szczebla, yy, trzeba będzie tutaj coś doprecyzować, zreorganizować, poprawić. Albo odrzucić całkowicie. Tuż wybór należy do ciebie. Rada, wrzesień 2023, rada dla Koziołka, poproszę. Żeby sprawdzić alternatywy, żeby sprawdzić wszystkie potencjalne możliwości, jakie są, wykorzystać swoją wyobraźnię, nie ograniczać się, popuścić wodze fantazji. Spróbować spojrzeć we wrześniu na swoją sytuację i zdarzenia jako potencjał, że mamy tutaj duże pole wyboru: możemy wykreować bardzo, bardzo wiele. Tylko trzeba tutaj y, rozpoznać, która z tych propozycji, i przesiać, nie? Zrobić przesiew, która z tych, z tych propozycji jest zbyt piękna, by była prawdziwa, a która jest jak najbardziej y, realna. Mm, no, także, y, i kierować się sercem. Jeżeli rzeczywiście czujesz te motylki w brzuchu w stosunku do kogoś, to się tutaj nie ograniczać. Iść, iść za głosem serca, wchodzić w to. Ale jest jeden warunek oczywiście. Osoba ta musi być wolna i ty musisz być osobą wolną. Obydwoje nie możecie być zajęci, że tak powiem, tylko mieć czystą kartę. Wtedy tak. W przeciwnym razie to jest jakaś iluzja, fantazja i to nie ma sensu po prostu, nie? Karty tutaj jeszcze doradzają, by właśnie bardzo tak twórczo i artystycznie sobie poszukiwać rozwiązań, bo tutaj uruchamia się takie aspekty wizualizacji, afirmacji, korzystamy z pól podświadomości, prawda, z naszych marzeń, więc świetna energia na przykład na działania w branży artystycznej, bo rozważamy różne opcje i praktycznie wszystko jest możliwe. I to na pewno. Znowu jakieś kontakty z niezwykle inspirującą osobą. Ta osoba stanie Ci na drodze, więc ona Ci może pokazać, Paradoksalnie, czego nie ona, tylko ty naprawdę chcesz od życia. Może ci to pokazać. Dobrze. No i cóż, kochani, przechodzimy już do tej naszej kropki nad i, czyli, czy jak wolicie, wisienka na torcie, przesłanie na wrzesień dla koziorożców, przesłanie na wrzesień, poproszę. Przyjmowanie. To jest dokładnie energia tej dwójki kielichów. Tego serca i tego tu też mamy to samo. Więc, raz, dwa, trzy, cztery. W czterech kartach, w dwóch pierwszych, w dwóch kielichach w Twojej reakcji zwrotnej na wyzwanie, i tu jest to przyjmowanie, nie? Coś tutaj przyjmiesz, a w ogóle może chodzi o to, żeby właśnie przyjąć jakąś ofertę, która jest pasjonująca. Może się wydawać zbyt piękna, by była prawdziwa, no a, a być może to jest ten, ten, ten trop, nie? Ta energia. Tutaj nawiązuje do receptywności, to jest energia kobiety, no właśnie muszę obniżyć, bo YouTube może to potraktować jako uprawianie polityki na gości na kanale. To naprawdę już po prostu się, no takie dziwactwa, głupoty tutaj dzieją, no i no właśnie dlatego musiałam tę piękną kartę troszkę schować. To przyjmowanie, nie? To jest taka energia właśnie receptywna, energia, która przyjmuje yy, energię zapładniającą, energię męską. Czyli Ty mi coś dajesz, a ja to przyjmuję i to we mnie wzrasta, rośnie tak jak dziecko w łonie. Będziecie tutaj w, w, w tej energii właśnie takiego yy, tego sekretu, żeby wejść do tej świątyni Boga, czyli świątyni miłości. Będziecie musieli się tutaj nauczyć słuchać, przyjmować. Może troszeczkę być takim biernym czasami, troszkę zapominać o sobie, bo to jest ważna uważność. Trzeba kogoś posłuchać. Ktoś tu inspirujący się pokazuje na Waszej drodze. Więc. Yy... Wy możecie powiedzieć, ale ja jestem bardzo świadomą siebie osobą i ja słucham. To nie do końca tak jest. Że na przykład ty potakujesz, mówisz tak, nie. Tu chodzi o coś innego. Jeżeli ja słucham, to ja staję się kanałem. Ja staję się biernością. Ja nie jestem wtedy aktywny. Ja staję się biernością, staję się otwartością. Ja przyjmuję. I tu też może chodzić o takie przyjmowanie wiedzy, wejście w rolę ucznia, nie? nie nauczyciela. Nawet nauczyciel musi być uczniem, przynajmniej od czasu do czasu. To jest to przyjmowanie, to jest to łono. No tu też może chodzić o miłość i jajeczko, i przyjmowanie, czyli taką energię zapłodniającą. Aby dotrzeć do sedna hmm, czegokolwiek, trzeba stać się kobiecością tu jest powiedziane trzeba stać się kobiecością. Więc nie można dotrzeć do Boga jako ten agresywny najeźdźca. I królowa była w odwrocie, jest agresywna. I na wyjściu z miesiąca król była w odwrocie, też jest agresywny. Jest taka agresywna jakaś parania. Klika. Nie można być zdobywcą, nie można być najeźdźcą, jeśli chcemy dotrzeć do Boga. Do Boga możemy dotrzeć, a raczej Bóg może dosięgnąć cię tylko wtedy, kiedy jesteś kobiecością, kiedy jesteś otwarty. No i znowu widzicie, mylę się i. Muszę znowu obniżyć tę kartę. O boż. Także yy, premiowana jest tu taka kobieca otwartość. Yy, stanie, stawanie się yin, czyli yy, drzwi otwierają się, a ty czekasz. Proszę, drzwi się otwierają, czekasz. Czyli ty nie masz być najeźdźcą. Ty masz spokojnie zaczekać na tę miłość. Masz otworzyć drzwi do serca i słuchać, kto do tych drzwi puka. To jest taka sztuka Stawania się biernością i, i są te uczucia, nie? Wyciągamy ramiona do góry, tu ku przyjmowaniu, ku przyjmowaniu, czyli opróżniam się z tych energii diabelskich, energii najeźdźcy. I kiedy przyjmuję, to tak naprawdę nie mam żadnych ograniczeń. Nie mam ograniczeń. Jest tylko wdzięczność, a nie ma żądania. Tak, takie macie przesłanie. Wszystkiego dobrego przyjmujcie to, co dobre, odrzucajcie to tym wszelką pogardę i nadużycia. I te energie despotyczne, które pokazały się i w obawach, i na wyjściu z miesiąca. Także potraktujcie to jako przestrogę, bo przyjmując to, co najlepsze. Macie tutaj szansę właśnie na yy, otwieranie kolejnych drzwi świadomości. Ku, ku dobremu to zmierza, widzę to bardzo, bardzo wyraźnie. I tej y, dobrej opcji proszę się tu trzymać. Wszystkiego dobrego, pa pa!